Inicjatywa Działaj Lokalnie, Dbamy o swój dom zaprasza na opowiastkę o domie i trzech śmiałkach. Dawno, dawno temu w Dolinie Baryczy, w Korzeńsku, żył sobie pewien dom. Był on nieszczęśliwy. Nikt z rodziny, czyli mieszkańców, nie chciał spędzać w nim czasu, gdyż wyglądał odrażająco. A on sam nie potrafił sobie poradzić. Marzył, by rodzina była w nim szczęśliwa. Wtem pojawili się trzej śmiałkowie, którzy postanowili odmienić jego los. Udali się do królowej o imieniu Działaj Lokalnie z prośbą o pomoc. I udało się. Królowa postanowiła wesprzeć działania śmiałków. Trzej śmiałków to jednak było za mało. Wezwali oni do pomocy dzielnych rycerzy i małą niewiastę. Po naradach rozpoczęły się konkretne działania. To właśnie na początku odbyły się najcięższe bitwy i chwile zwątpienia. Na szczęście władca wspaniałej krainy, gminy Żmigród, Robert Lewandowski, przybył z odsieczą i nasi dzielni rycerze nie poddali się. Cóż to było za starcie? Ile kropli potu wylało się podczas bitew? A piachem i pyłem po starciu zajęła się nasza niezawodna niewiasta Antonina. W międzyczasie śmiałkowie prezentowali dom sąsiadom i pokonali inne rodziny w turnieju sołectw. A dom był coraz szczęśliwszy. Piękniał z każdym kolejnym dniem. Zaangażowanie śmiałków i rycerzy przechodziło do historii. Nie zlękli się oni niczego. Zawzięcie działali ku wspólnemu dobru. Byli zmotywowani i nieubłaganie dążyli do celu. I nawet, gdy los rzucał im kłody pod nogi, gdy wiatr wiał im w oczy, nie poddali się ani na chwilę. Każdy, nawet najmniejszy szczegół, został dopracowany na 100%. Coś zaczęło się dziać. Rodzina obserwowała poczynania śmiałków i zaczęła zauważać zmiany, jakie zachodziły w domu. Nieśmiało, jednak coraz chętniej spędzała czas ze śmiałkami i rycerzami. Zaczęła odwiedzać dom, śmiać się w nim i bawić, tworzyć piękne rzeczy. Aż wreszcie serca członków rodziny obudziły się. Odnowiony dom został zaprezentowany i nastały dla niego czasy świetności. I jak to w bajce bywa, wszyscy żyli długo i szczęśliwie.